Witajcie w polsce.pl wracamy do naszego porannego studia razem ze mną w studiu obiecany przeze mnie przed chwilą gość profesor Antoni Kamiński socjolog Instytut Studiów Politycznych Pan Narodowa Rada Rozwoju Dzień dobry panie profesorze dobry państwu Dzień dobry panu i zaczniemy od tematu związanego z jutrzejszą konferencją bliskowschodnią tak zwaną konferencją bliskowschodnią która potrwa do czwartku No i na pewno będzie wiązała się z utrudnieniami komunikacyjnymi dla mieszkańców stolicy ale pytanie z czym na będzie pewno to się... będzie jeden z ważnych wyników. No właśnie, ale pytanie, może najważniejsze, z czym się będzie wiązała w kontekście naszego kraju konsekwencji dla Polski, ale konsekwencji No też dla Bliskiego Wschodu, no bo w końcu na temat Bliskiego Wschodu ta konferencja ma być. Polska nie jest specjalnie uwikłana w sprawy bliskowschodnie, mimo że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ma daleko idące konsekwencje dla całego świata, dla kontynentu europejskiego. No i również pośrednio dla Polski. E, na pewno ta inicjatywa nie wyszła z Polski. E, na pewno ta konferencja ma cele, ale te cele niekoniecznie muszą być tymi celami, które są ujawniane, bo zawsze za tego typu wydarzeniem jest kuchnia, prawda? Jest ta kuchnia, gdzie ci kucharze coś tam pichcą, przygotowują. Polityczne i, tanie. I my tak, polityczne danie i my nie, nie, na ogół nie wiemy, no, niemal zawsze nie wiemy, jak to jest zrobione, prawda? Więc, więc dopiero po smaku tego możemy możemy oceniać to, co nam co nam podano, a ten smak będziemy odczuwać pewnie przez dłuższy okres. Nie wątpię, ma to pewne koszty dla dla Polski. No chociaż... właśnie, teraz pytanie jakie to koszty i jaki to smak, czy to będzie smak słodki, gorzki, a może słodko-gorzki. Właśnie tego, tego, nie, tego nie, nie można o, o, ocenić, no bo y, znaczna część tych ważnych aktorów bliskowschodnich y, w tej konferencji nie uczestniczy. Y, część z nich, na przykład Iran, jest głęboko niezadowolonych z tego, że, że taka inicjatywa ma miejsce. Na pewno jednym z kosztów tego y, będzie to, że nasze stosunki z Iranem ulegną. No pewnemu oziębieniu, chociaż to też nie były stosunki specjalnie, specjalnie bliskie, prawda? No bo jak mówię, no Polska jest jakimś tam aktorem, ale niespecjalnie znaczącym na tym obszarze. Ale tutaj na tym obszarze też mieliśmy swego rodzaju pole jeszcze do popisu do, rozwinięcia tych stosunków i naszej roli na Bliskim Wschodzie stosunków gospodarczych między innymi ekonomicznych tutaj okazuje się, że jednak przynajmniej w kontekście Iranu być może też niektórych innych państw Bliskiego Wschodu Polska z tego wszystkiego. Można zaryzykować takie stwierdzenie chyba rezygnuje. Pytanie, co jest w takim razie powodem, co jest ważniejsze dla Polski w kontekście tej konferencji bliskowschodniej i naszych interesów na Bliskim Wschodzie? Rozumiem, że to była przede wszystkim inicjatywa amerykańska. Czyli sugeruje Pan profesor, że zostaliśmy postawieni w pewien sposób pod, pod ścianą? No powiedzmy, że nasz główny sojusznik w obecnych warunkach zaproponował nam, czy poprosił nas o zrobienie tej konferencji. W związku z tym oczywiście pytanie jest, co my z tego będziemy mieli w, ty, w stosunkach z tym naszym... Głównym obecnie sojusznikiem. No tutaj wychodzi z odpowiedzią w pewien sposób Rzeczpospolita. Trump podbija stawkę, USA szykują lepszą ofertę BAS. Ujawnia Rzeczpospolitej źródło dyplomatyczne. To nagroda za narażenie się Iranowi i Chinom. Możemy przeczytać w dalszej te części tego tekstu. Wygląda na to, że otrzymamy za to od Amerykanów, od Ameryki nagrodę. Bo jak mówią Rzeczpospolitej wysokiej rangi źródła dyplomatyczne. USA poprawiają w tej chwili ofertę wzmocnienia obecności wojskowej w Polsce. O tym ma wspomnieć w Warszawie wiceprezydent Mike Pence, choć ostateczną decyzję Pentagon ogłosi w marcu. Rozumiem, że, że też de decyzja w sprawie wydalenia tej, tego, tego dyrektora Huawei, prawda, to jest, to jest tutaj uwzględniona w tym. W tym, w tym Tak, tu Iran i Chiny. Tak, w tej, w tej opinii. No, więc zapewne, zapewne tak jest, ale ja tego nie wiem. To znaczy, podejrzewam, że że coś w zamian za to dostaniemy. Tutaj na pewno ciekawsze są te znaki zapytania, z którymi mamy do czynienia niż oficjalne informacje, które są nam dostarczane, no ale wszystko wyjaśni się w dniach 13-14 lutego, a może też po tej konferencji, bo pewnie cały czas gdzieś kolejne informacje będą spływały. Teraz, panie profesorze, pozostańmy w sferze międzynarodowej. Wczoraj się pojawiła informacja mówiąca o tym, że w Parlamencie Europejskim upadła propozycja stworzenia raportu na temat praworządności w Polsce, posłowie platformy obywatelskiej wstrzymali się od głosu, a europoseł Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że odrzucenie tego raportu jest dowodem na to, że Parlament Europejski już nie chce być tak zaangażowany w zajmowanie się kwestią praworządności w Polsce. Czy zgadza się pan profesor z taką opinią? No, tak by z tego wynikało, szczególnie że wstrzymanie się od głosu przed, przez posłów Platformy Obywatelskiej to jest pewne nowum. Bo dotąd oni na ogół popierali wciąganie Parlamentu Europejskiego w nasze sprawy. Ale tutaj poseł Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, mówi, że co do diagnozy sytuacji w Polsce nie ma żadnych wątpliwości. Polska przestała być krajem praworządnym. Natomiast dalej powstaje problem, co z tym zrobić, jeżeli Rada Unii Europejskiej nie weźmie procedury artykułu 7 na warsztat przed wyborami europejskimi. Dlatego pisanie tego typu raportu, który potwierdzi diagnozę znaną wszystkim, nie bardzo ma sens. W w obecnej sytuacji mówi pan poseł Lewandowski. Czyli właśnie powiedział to, co jest tu istotne, że przed wyborami europejskimi oni nie chcą tutaj rozpalać namiętności ewentualnie tworzyć sytuacji niechęci do Unii Europejskiej. No bo to jednak jest sprawa kontrowersyjna. To znaczy, niezależnie. Tutaj są dwie, dwie różne sprawy. To znaczy, jedna sprawa to jest stan praworządności w Polsce przed e, zmianami wprowadzonymi przez rząd e, Platformy e, Prawa i Sprawiedliwości. A druga sprawa to jest te ocena tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie. Prawda? I, I tutaj e, ja nie mam żadnych wątpliwości, że ten stan praworządności w tym okresie poprzedzającym rządy m, Prawa i Sprawiedliwości był, był zły. Natomiast można dyskutować na temat tego, czy, czy każda z tych zmian wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość była idzie w dobrym kierunku. Czyli platforma obywatelska, posłowie platformy obywatelskiej, mówiąc o tym, że prawo i sprawiedliwość wpływa na pogorszenie się stanu praworządności w Polsce, powinna raczej najpierw sama uderzyć się w piersi. No powinna, tak, bo oni idealizują okres poprzedzający moim zdaniem, nie ma żadnego uzasadnienia a teraz nawiązując do Europy i pewnych wartości europejskich wczoraj w wywiadzie w programie Kropka TVN24 pojawił się Robert Biedroń, czyli lider nowej siły politycznej w Polsce politycznej wiosny i panie profesorze tam pojawiło się pytanie właśnie na temat Europy, że na tej konwencji nie było nic o Europie. Robert Biedroń odpowiedział: Cała nasza konwencja to była jedna wielka Europa. Jeżeli ktoś nam mówi, że tam nie było Europy, to niech te średniowieczne partie również na Pozycji pokażą nam, co to jest Europa. Czy zgadza się pan profesor, że wiosna Roberta Biedronia to taki europejski świeży powiew, taka energia europejska? A nie ma jednej Europy. Nigdy jednej Europy nie było. I w związku z tym to jest jakaś Europa, ale to nie jest tylko ta Europa, która. To, 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 to nie jest monopol na Europę, prawda? No bo, bo jednak Europa to jest bogactwo różnych różnych wizji, różnych kultur, różnych wartości. No, pan Biedroń reprezentuje bardzo wyraźną jedną linię i muszę powiedzieć, że gdyby taka była Europa, to byłoby bardzo smutne. A z jakich powodów? Jakie tu konkretne czynniki, elementy chociażby programu Roberta Biedronia i jego wiosny wpływają na taką scenę pana profesora? No to jest taki, mam, liberalizm to był pewien prąd intelektualny, który był bardzo poważnym prądem intelektualnym. Natomiast to, co w tej chwili się nazywa liberalizmem czy lewicowym liberalizmem, to jest bardzo prymitywne podejście do kultury i takie jednostronne. No. I, i, I to jest właśnie ten cyrk, który się robi z polityki. Bo polityka to jest dyskusja o wspólnych wartościach, o wspólnych celach, o, o dobru społecznym, prawda? o wspólnym dobru, powiedzmy. Ale y, tego typu. Y, fajerwerki, obietnice, prawda, które nie mają żadnego pokrycia, z których oni się będą wycofywać od razu. Gdyby tak się zdarzyło, że, 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 że jakoś doszliby do władzy, no to, to to jest mało atrakcyjne. Mało atrakcyjne. A czy atrakcyjne jest to, co mówi Robert Biedroń w kontekście kościoła? Wyprowadzę religię, lekcje religii ze szkół nie będą finansowane z budżetu państwa. Nie dlatego, że walczę z religią, ale z szacunku dla państwa i kościoła. Szkoła nie może być średniowieczna, nie może mieszać, e, mieszać kościoła i państwa, przekonuje Biedroń, mówiąc do tego, że zaoszczędzimy na lekcjach religii. Miejsce religii jest w kościele, a miejsce państwa jest w szkole. A no to jest. To, 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 to... Trudny, trudny problem. Ja, ja uważam, że e, nauka religii, to jest nauka niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do kościoła i do religii. No, to to jest, jest nauka kultury europejskiej. No właśnie poza tym idzie raz kultura, ale też wartości pewne etyczne tak wynikające z religii chrześcijańskiej. No, kultura to są wartości też, prawda? To jest, to jest tradycja, to jest zrozumienie tego, czym Europa była, jak moralność. się stawała. Tak jest, tak. I, i tutaj. To są rzeczy niezbędne i, i żadne świeckie nauczanie logiki czy etyki, prawda, tego nie zastąpi. E, przecież w końcu nikt, gdyby pan Biedroń przez przypadek miał dzieci, prawda, to nikt by go, tych, tych dzieci nie zmuszał do tego, żeby one chodziły do kościoła, czy, czy żeby chodziły na, na lekcje religii, religii tak. No właśnie, ten, ta kwestia jest cały czas też gdzieś mocno kontrowersyjna w kontekście propozycji Roberta Biedronia i jego politycznej wiosny, no ale również pojawiają się pierwsze sondaże dotyczące poparcia dla wiosny Roberta Biedronia. I tutaj ten najnowszy wskazuje na to, że Robert Biedroń może liczyć nawet na 16, ponad 16% poparcia. Czy wierzy, wierzy pan profesor w te sondaże, czy może to jest efekt tej świeżości? Myślę, że to jest efekt świeżości i że to jest bardzo, bardzo płynne. No i, i to też coś mówi o, o właśnie o życiu politycznym w Polsce, bo, bo, bo jeżeli poważnie się traktuje sprawy szacunku dla różnych poglądów, jeżeli poważnie traktuje się sprawy właśnie dobra publicznego, no to, to tego typu fajerwerki, prezentacje, prawda, no, to, 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 to nie służą poważnej dyskusji. A co różni Roberta Biedronia od Ryszarda Petru czy Janusza Palikota czy dostrzega pan profesor takie różnice i czy jest coś w tej postaci w tym charakterze politycznym Roberta Biedronia co może mu dać szansę jednak pewnego namieszania w politycznym układzie w naszym kraju A powiedziałbym, że Palikot usiłował się wbić w taką lukę liberalizmu gospodarczego, i, to mu się nie udało, prawda? Z różnych względów. Natomiast, e, przepraszam, Petru. Natomiast e, Palikot, no to właśnie Palikot to jest podobna impreza, właśnie jak impreza Biedronia. I i podobnie też ten ruch Palikota miał dosyć duże poparcie, jak pamiętam. No, nowoczesna też na początku miała około tak. 20% poparcia w tych sondażach, które się pojawiały. No właśnie. Teraz w tym sondażu, w którym uwzględniona jest partia Roberta Biedronia, nowoczesna może liczyć na chyba 0,6% poparcia? Tylko chyba nowoczesna była mniej aktywna w sprawach obyczajowych. Natomiast bardziej właśnie aktywna w sprawach takich. My jesteśmy nowocześni, liberałowie, gospodarczy. Chyba na, większy nacisk był na gospodarkę. No tutaj u Biedronia jest też nacisk na gospodarkę, ale z punktu widzenia y, obciążania gospodarki różnego typu wydatkami. Panie profesorze, ja teraz mam przed sobą też tygodnik sieci, w tym tygodniku sieci, najnowszym tygodniku sieci wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, tak. który odnosi się pierwszy raz do tych taśm ujawnionych przez gazetę wyborczą, tak zwane taśmy Kaczyńskiego. Tam też padło to te popularne hasło Ja cię nie mogę w wykonaniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale właśnie więcej nie Bardzo informacji, wie, co to znaczy. Ale... No właśnie taka opinia na temat tam jeansów miała się pojawić ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale tutaj w tym wywiadzie pojawia się kilka ciekawych kwestii między innymi dotyczących na przykład Kukiz 15 i tego jak wygląda obecnie scena polityczna wiosna czyli partia Roberta Biedronia zagraża przede wszystkim platformie a także w pewnej mierze Kukizowi który jeśli chce przetrwać musi ruszyć do ofensywy czy zgadza się pan profesor z taką opinią że Kukiz 15 to ugrupowanie nie, nie partia ruch polityczny który w tym momencie jest w trochę takiej stagnacji no, jeżeli to jest ruch polityczny, to on ma płynne poparcie, prawda? On nie ma struktur organizacyjnych. On ma takie poparcie, które jest trochę takie na zasadzie pospolitego ruszenia. W związku z tym tego typu poparcie łatwo można stracić. I, i, i w związku z tym myślę, że ten ruch Kukiz 15 jest dosyć w sytuacji newralgicznej z punktu widzenia działalności Biedronia, który... No, właśnie ma podobną strategię jak jak sam Cookies, prawda? Że on, on robi show i Cookies też robił show, prawda? Wykorzystując tą swoją no, pewną atrakcyjność jako jako Ale jako wydaje się, że lotnicze. jednak Cookies 15, ruch Cookies 15 przedstawia więcej merytorycznych propozycji, przynajmniej w tym momencie, niż wiosna Roberta Biedronia na tak. początku swojego istnienia. Niewątpliwie więcej merytorycznych, tak. Natomiast sposób prezentacji tego jest 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 podobny to znaczy jeśli idzie o o, o meritum sprawy oni się różnią formy są, Zdobywania poparcia są podobne. A teraz do samego meritum tego wywiadu, czyli taśm ujawnionych przez Gazetę Wyborczą. Prezes Jarosław Kaczyński mówi, że to nie jest nawet kapiszon. Tam przecież nic nie ma, ale parę spraw chcę sprostować, bo mamy do czynienia z całą masą nieprawdziwych sugestii. Na przykład, czy poseł i szef partii ma prawo być szefem Rady Fundacji, czyli de facto Rady Nadzorczej. Otóż ma prawo, to nie jest złamanie żadnego przepisu, było to jasno przedstawione we wszystkich moich oświadczeniach majątkowych, mówi prezes Jarosław. Kaczyński. Czy ten wywiad, te informacje, które przedstawia prezes Jarosław Kaczyński stawiają pewną kropkę nad I, jeżeli chodzi o taśmę Kaczyńskiego? No moim zdaniem tak, chociaż ta kropka nad I nie zostanie przyjęta niewątpliwie przez tych, którzy grają tymi taśmami. Ale też taśmy miały wstrząsnąć polską sceną polityczną, miały usunąć prawo i sprawiedliwość z rządzenia w Polsce, no okazuje się, że wielkiego wpływu na polską politykę no, nie mają przynajmniej nie taki wpływ, jakiego oczekiwano. E, tak, zgadzam się. Ale, ale tak, no, to, co powiedział prezes Kaczyński, jest niewątpliwie prawdą. E, z tą diagnozą nie całkiem się zgadzam. Bo, jak pan wie, w boksie ważne jest nie tylko to, żeby uderzyć w szczękę i znokautować ale też ciosy na korpus, prawda? To jest to, potrafią też to, mocno osłabić. To jest zaciągnik. to rzucanie kamieniami w dinozaura, prawda? <noise> potrafią osłabić. I, i, I ja myślę, że tutaj to jest ten typ gry, żeby ciągle wyciągać coś, niezależnie od tego jak to jest zasadne, to należy to prezentować jako coś takiego, co jest kompromitujące. A jak teraz według pana profesora wygląda polska scena polityczna i polska debata polityczna? Właśnie nie za dużo wyciągania takich taśm, grania tego typu sprawami, sprawami też obyczajowymi, trochę, które no na pewno rozgrzewają społeczeństwo, ale jeżeli chodzi o kontekst takiej merytorycznej debaty politycznej, to to wartości tam żadnej. No ja żadnej debaty nie widzę przede wszystkim. To jest to jest, to jest strzelanie, prawda, do siebie wzajemnie. Yy. I co z tego strzelania wynika? No z tego, z tego y, strzelania wynika takie zamieszanie intelektualne w opinii publicznej, myślę. Myślę, że ludzie są po prostu pogubieni. I y, 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 to, y, no cóż, no, no rzeczywiście, y, ta, y, może tutaj są pewne niestosowności w tym, w tym spotykaniu się z rodziną, prawda, w y, no, y, y, nagrywaniu, prawda zięć kuzyna, który przychodzi na spotkania z wujkiem, prawda, i, i go nagrywa. No, no to wszystko jest, pokazuje, że ta współczesna obyczajowość też jakoś wali się. Prawda. W kontekście też tych nagrań trochę, na których został uwieczniony nagrany prezes Jarosław Kaczyński to przypomniałem sobie te wcześniejsze nagrania, które się pojawiały. Tam mieliśmy często soczyste wypowiedzi, przekleństwa, no, tak. zachowania, które nie przystoją, powiedzmy, osobom reprezentującym państwa polskie. Tam, tam tutaj, przekleństwa zastępowały przecinki i kropki. Prawda? Tak, a nawet niektóre jeszcze słowa dodatkowo, tam tak. dość często to wszystko się pojawiało. A tutaj mamy nagranego polityka, jednego z czołowych polityków w Polsce, prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwości, Rasława Kaczyńskiego, który nie przeklina który mówi, że on wypłaci pieniądze, ale jak wszystko zostanie odpowiednio udokumentowane, zostaną przedstawione odpowiednie papiery, żeby wszystko było legalnie, to może to jest ta afera, że zostaje polityk nagrany, który nie przeklina, który nie je tych ośmiorniczek, który mówi o uczciwości, to może jest nie, afera, panie profesorze. Niewątpliwie on jawi się tutaj jako człowiek uczciwy, natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście prezes rady fundacji musi zastępować zarząd fundacji prawda no to, to jest trochę taki modus operandi prezesa Kaczyńskiego, że on, on, on wszystko musi sam robić i, i widzę tutaj pewną niezręczność to, to znaczy to nie jest żaden Żadna mina prawda którą oni podłożyli natomiast i no jest to powiedziałbym. Jest to jednak kapiszą. No, no to, 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 to tutaj się z prezesem Kaczyńskim nie zgadzam. To jest kapiszą. A teraz na koniec tego tematu posłuchajmy fragmentu wywiadu, którego prezes Jarosław Kaczyński udzielił tygodnikowi sieci, fragmentu dotyczącego wizerunku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Powrócę jednak do pytania o nadzieję redaktorów wyborczej, którzy sądzili, że niszczą pana wizerunek. Jeśli sądzili, iż mój wizerunek sprowadza się do tego, że żywię się wodą i chlebem, a o gospodarce nie mam zielonego pojęcia, to mogę im tylko powiedzieć jedno: to wizerunek nieprawdziwy, żyję skromnie, może nawet bardzo skromnie, jak na człowieka znanego w Polsce i także trochę poza nią. A tego, że jestem przewodniczącym Rady Fundacji i że z tego wynikają pewne obowiązki, nigdy nie ukrywałem. No właśnie, do pewnego momentu kreowano taki wizerunek. Ta strona opozycyjna szczególnie naciskała, że właśnie prezes Kaczyński to nie ma swojego konta, nie potrafi obsługiwać komputera, że właśnie w zasadzie żyje o chlebie i wodzie, a później Gazeta Wyborcza nie ma konta uderza, że prezes, chyba, tak, tak. prezes Kaczyński to jest biznesmen i zna się tutaj na różnych kwestiach e prawnych, e umowach i tak dalej. Prezes Jarosław Kaczyński jest prawnikiem, jest profesorem prawa, więc no, dla kogoś, kto jakby tutaj zna pewne. E Rzeczy związane z prezesem Jarosławka, Jarosławem Kaczyńskim. Oczywiste dosyć, No to, to też wszystko wydaje się oczywiste. Jak te informacje z Gazety Wyborczej wpływają na wizerunek prezesa Kaczyńskiego? Jak on był kreowany przed i jak po tych nagraniach? no, Oni chcą powiedzieć, że ten, ta próba przekazu jest, jest taka, że, że to nie, tak, tak naprawdę to, to jest człowiek, to ta yy, twarz. Prezesa Kaczyńskiego, to nie jest ta prawdziwa twarz, która wyraża jego osobowość, jego sposób działania, załatwiania spraw i tak dalej, że tutaj jest to zaplecze, gdzie on zupełnie inaczej funkcjonuje i że, i że no, za tym się kryje jakiś tam kombinator. Prawda? I to niewątpliwie jest ten, ten cel, który. Gazecie wyborczej y, przyświeca. No, Czy to się udało? Y, no moim zdaniem nie, ale, ale to jest tak, że jak się rzuca w kogoś błotem, to zawsze coś zostanie, prawda? I, i, i to jest ten typ gry właśnie. No, to, to jest to bicie na korpus, no, to, y, ja bym tego nie lekceważył oczywiście, chociaż chociaż gdybym był prezesem Kaczyńskim, ja nie jestem, ale gdybym był. To, to bym też mówił, że to nawet nie jest kapisze, no to Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę udanego dnia. Również dziękuję wzajemnie. Moim państwa gościem był profesor Antoni Kamiński, socjolog, członek Narodowej Rady Rozwoju Instytut tak. Studiów Politycznych. Pan, to wszystko teraz ja zachęcam do pozostania z nami, bo już za moment kolejny gość w studiu i kolejne tematy.